Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że już się zaraz tu pojawimy. Ja sobie zrobię za chwilę podgląd, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Dzisiaj, jak to zwykle raz w miesiącu bywa, Facebook Live z ekspertem, z ekspertką i będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tematach prawnych. Mam nadzieję, że na część Waszych pytań Ola rozwieje Wasze wątpliwości i odpowie na część z Waszych pytań. A dzisiaj trochę będzie mniej o mamach, a bardziej o ojcach. No, ojcowie są niedoceniani, a też mamy taką misję dzisiaj, żeby Wam przekazać takie informacje, żeby trochę zdjąć z Was takie przekonanie, że to zawsze mama musi i tylko mama ma różne prawa związane z tym, że pojawiły się w rodzinie dzieci, bo ojcowie też wiele mogą i z wielu uprawnień korzystać mogą, chociaż czasami po prostu o nich nie wiedzą. Więc dzisiaj trochę o tym pogadamy. Ja się nazywam Magdalena Komsta, jestem psycholożką, pedagogzką, promotorką karmienia piersią i dulą i prowadzę bloga wymagające.pl. To jest blog dla rodziców małych dzieci, takich od 0 do 3 roku życia, właśnie głównie wymagających, czyli high need w dużym skrócie. A dzisiaj moim gościem, ekspertką jest adwokat, mecenas Aleksandra Wejdelek-Bziuk, która działa w internecie pod hasłem i na swojej stronie Adwokat Kobiet. Aleksandra jest adwokatem i właśnie dużo pracuje z rodzicami również w Warszawie. Na co dzień pomaga kobietom w problemach prawnych, szczególnie właśnie w tym wrażliwym okresie ciąży i macierzyństwa i prywatnie jest mamą dwójki maluchów. Cześć Olu. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj ze mną i fajnie, że taki temat, o takim temacie, który rzadko wydaje mi się w internetach się pojawia, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Cześć Magda, cześć, dziękuję za to zaproszenie i witam wszystkich. Tak, właśnie tak jak powiedziałaś, też jestem mamą dwójki maluchów, więc ten temat jakby dotyczy mnie i dotyczył bezpośrednio, więc mogę powiedzieć, że wiem, no wiem, z czym mamy po prostu się borykają, tak, i z jakiego rodzaju mamy problemy, więc mam nadzieję, że to będzie takie ultra praktyczne dzisiaj nasze spotkanie i jak najwięcej Waszych wątpliwości będziemy mogli rozwikłać. Okej, to zacznijmy w ogóle od urlopu macierzyńskiego i od tego, właśnie nie wiem, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, jak się rozkładają te urlopowe dni i tygodnie po narodzinach dziecka, czyli czy to jest tak, że mama musi swój urlop macierzyński wykorzystać w 100%, czy może z niego zrezygnować, czy może jakąś część z tego urlopu należnego po narodzinach dziecka przekazać drugiemu rodzicowi, ojcowi? No to zacznijmy od początku, od Twojego pierwszego pytania. Mamy urlop macierzyński, to kiedyś był tylko jeden, ale jakiś czas temu nasz ustawodawca zdecydował, że będziemy nazywać go tak mieszanie, czyli najpierw będziemy mieć urlop macierzyński, a po jakimś czasie urlop rodzicielski. Ja zwykle na swojej stronie używam tylko tego pierwszego sformułowania, bo tak naprawdę ten cały czas niczym się pod względem prawnym za bardzo nie różni. Mhm. Właśnie tylko z tą jedną różnicą, że część tego urlopu może wykorzystać zarówno mama, jak i tata. I zasada jest taka, że zawsze urlop zaczyna mama, to znaczy przez pierwsze tygodnie, przez pierwsze 14 tygodni z urlopu po urodzeniu dziecka może skorzystać tylko i wyłącznie jego mama. Mhm. I ta jakby zasada przeważa, no i niestety przez ten czas kobieta nie ma wyjścia, nie może zrezygnować z urlopu. To jest taka funkcja ochronna, po prostu, żeby pracodawca nie mógł w zasadzie zmusić kobiety, która by nie chciała, żeby nie może jej zmusić, żeby wróciła do pracy. Natomiast po tych 14 tygodniach, wszystkie pozostałe tygodnie może wykorzystać już tata. I to jest mało znana, że tak powiem, może okoliczność. Nie znam zbyt wielu ojców, którzy by się zdecydowali na to, żeby skorzystać z tego uprawnienia. Natomiast jeżeli by tak chcieli, no to wtedy tą część, którą oni wykorzystują, nazywamy urlopem tacierzyńskim, tak potocznie. Natomiast tego określenia nie ma w przepisach.
Aha, i jeszcze urlop jedną rzecz. Rodzicielski, o którym powiedziałaś. Dlatego rodzicielski, tak. Bo też ojcowie mogą z tego skorzystać. Tak, dlatego się nazywa rodzicielski. Tylko jeszcze dodam, bo może warto by było to pamiętać. Jeżeli tata nie skorzysta z, nie wejdzie, że tak powiem, w buty mamy, nie będzie chciał za nią skorzystać z tego urlopu macierzyńskiego, to mama wtedy nie może zrezygnować z urlopu wcześniej niż po 20 tygodniach. Czyli te tak jakby 6 tygodni tej różnicy, to tylko jest w tych sytuacjach możliwe do jakby do zrezygnowania, jeżeli to tata jakby zastępuje mamę, tak? Okej, czyli w takiej sytuacji, jak rozumiem, że jeżeli tata nie decyduje się na wzięcie urlopu rodzicielskiego, to mama wtedy jakby jest zobowiązana, żeby te 20 tygodni to ona była na urlopie macierzyńskim, później rodzicielskim. Dokładnie tak. Znaczy 20 tygodni to jest urlop macierzyński. Tak, okej, czyli to jest te 5 miesięcy, które zakładamy, że wtedy jakby jeden z rodziców na pewno z tym dzieckiem musi być. Tak. Trochę mam takie poczucie, że my rzadko widujemy ojców na urlopach rodzicielskich, głównie z tego powodu, że są nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami, nie? I ja mam takie poczucie, że to głównie wynika z tego, że jednak mężczyźni w wielu rodzinach zarabiają znacznie więcej niż kobiety i z tego powodu pewnie też jakichś powodów związanych z rozwojem zawodowym, awansami i innymi takimi, niekoniecznie chyba chcą te urlopy rodzicielskie wykorzystywać, ale to jest w Polsce, bo wiem, że są takie kraje typu skandynawskie, gdzie chyba nawet jest jakiś kawałek obowiązkowości tego urlopu. Wiesz co, no masz rację, tylko to założenie jest bez sensu, no bo w momencie, kiedy to tata lepiej zarabia i to on poszedłby na zasiłek jakby macierzyński, no to rodzina miałaby więcej pieniędzy, prawda? Mhm. No bo jeżeli jakby tata idzie na zwolnienie, no czy tam na ten urlop tacierzyński, to ten zasiłek, który on otrzymuje, jest liczony od jego wynagrodzenia, więc w sytuacji, kiedy on lepiej zarabia, to tak naprawdę to jest nawet obiektywnie bardziej opłacalne, żeby to on skorzystał z zasiłku. Ale to się jednak nie dzieje, tak? To jest takie pytanie trochę feministyczne, nie? Dlaczego tak się nie dzieje? Czy to nie chodzi o te różne rzeczy związane z rozwojem zawodowym, nie? Że jednak panowie gdzieś tam bardziej idą w stronę rozwoju zawodowego często, być może czasami nawet nie wiedzą o tym, że mają możliwość z takiego uprawnienia skorzystać. Okej, a wróćmy trochę jeszcze wcześniej, bo często pojawia się takie pytanie o to, czy tata może skorzystać z jakichś dni wolnych związanych z samymi narodzinami dziecka i w tym momencie, kiedy mama wraca ze szpitala już do domu z dzieckiem. Czy są takie dni wolne, no właśnie, ogólnie dla wszystkich ojców pracujących na etacie, ile ich jest, kiedy oni mogą z nich skorzystać? No to zacznijmy od samego początku, czyli już w szpitalu warto by się było zainteresować, czy sama mama nie wymaga jakiejś pomocy, opieki ze strony ojca, bo jeżeli tak, na przykład mama jest po cesarskim cięciu, ale niekoniecznie, może być też po porodzie siłami natury, to tata może skorzystać z takiego zasiłku opiekuńczego na opiekę nad swoją żoną czy matką swojego dziecka. I może skorzystać z 14 dni. My to czasem nazywamy opieka na żonę, tak? Tak w uproszczeniu. To jest 14 dni, z których można skorzystać w każdym roku kalendarzowym. Czyli jeżeli wasze, nie wiem, dziecko urodziłoby się pod koniec roku, no to pamiętajcie, że 14 dni w grudniu i 14 dni w styczniu możecie skorzystać, tak? Natomiast po tym czasie można skorzystać z jeszcze kilku może takich rodzajów wolnego. W pierwszej kolejności należałoby się zainteresować, czy tata może skorzystać z urlopu okolicznościowego, bo to jest taki urlop, który należy się z tytułu urodzenia się dziecka, więc jego należałoby wykorzystać w pierwszej kolejności jakby blisko, dosyć blisko porodu. I urlop ten okolicznościowy jest tylko jednorazowo właśnie w okolicach porodu i on przysługuje tylko tym osobom, które są zatrudnione na etacie. Następna rzecz, którą warto by się było zainteresować, to jest urlop ojcowski. I to jest coś innego niż wcześniej rozmawiałyśmy, ten urlop tacierzyński, to jest inne uprawnienie. Urlop ojcowski to jest taki bonus dla każdego taty, 2 tygodnie, które może spędzić z dzieckiem. I w trakcie tych 2 tygodni dostaje zasiłek, który jest równy jego wynagrodzeniu. Więc po prostu jakby warto wykorzystać. I ten urlop można wykorzystać nie tylko zaraz po porodzie, chociaż dużo osób tak robi, można go wykorzystać przez pierwsze 2 lata życia dziecka.
Jeden raz, okay. 2 tygodnie dla taty. Okej, okay. Czyli może być tak, że nasze dziecko, nie wiem, ma 1,5 roku i idzie do żłobka i chcielibyśmy, żeby adaptację do żłobka przeprowadzał tata i jak z tego, co zrozumiałam, to możemy te 2 tygodnie tego urlopu w pełni 100% płatnego wykorzystać przy okazji 2-tygodniowej adaptacji do żłobka dziecka 1,5-rocznego. Dokładnie tak, dokładnie tak. Także jest, okay. Tylko pamiętajcie, no jeden raz można z tego skorzystać, więc jak już skorzystaliście po porodzie, no to potem już nie. Ale jeżeli jeszcze ktoś zgapił, to tak, jeszcze jest szansa. I to jest może bardzo ważne, że to, bo część kobiet mówi tak, no ale mój mąż ma działalność gospodarczą, więc jemu nic się nie należy. To nie jest prawda, bo to nie jest do końca prawda. Jeżeli wasz mąż, czy tam ojciec dziecka jest, ma działalność gospodarczą, albo nawet pracuje na takiej śmieciówce w rodzaju umowa zlecenia, ale odprowadza składki chorobowe od tej umowy, albo od tej działalności, to on może też skorzystać z takiego właśnie urlopu ojcowskiego. Także to warto wiedzieć, bo jeśli ktoś ma działalność, no to nie tylko będzie mu się należał zasiłek w tym okresie, no ale też pomniejszą mu się ZUS-y za te 2 tygodnie, jakby będzie mniejszy ZUS za zapłaty. Mhm. Tu się od razu pojawiło takie pytanie, czy ten urlop okolicznościowy jest liczony z urlopu takiego, rozumiem, wypoczynkowego, normalnego, czy to jest coś dodatkowego? Nie, Karolina, to jest dodatkowy urlop, dodatkowe 2 dni. Okej, czyli poza tym urlopem wypoczynkowym, który każdy ma, to jest jeszcze z okazji tego, że ci się urodziło dziecko, są dodatkowe 2 dni. Ja wiem, że też z tego, co pamiętam, że z okazji też ślubu na przykład swojego dziecka też, prawda, jest jakieś tam urlop okolicznościowy? Tak, to są inne, no, też pogrzebowe jakieś okoliczności, ale jakby nie związane bezpośrednio z dziećmi. To jasne. Dobra, bo mówiłyśmy o urlopie ojcowskim i o 2 dniach urlopu okolicznościowego. I jeszcze mamy trzecią rzecz, trzecie 2 dni, że tak powiem, takie 2 dni opieki na dziecko. Mhm. I to jest takie uprawnienie też tylko dla pracowników. W każdym roku można skorzystać z 2 dni opieki na dziecko. I w kolejnych latach życia dziecka to bardzo często mamy korzystają z tych 2 dni opieki na dziecko, bo to na każde dziecko przysługują tylko 2 dni do podziału pomiędzy rodziców. Ale w tym pierwszym okresie, kiedy mama i tak jest na zasiłku macierzyńskim, bardzo często nie może skorzystać z tego, jakby z tych 2 dni, więc warto, żeby tata to zrobił, no bo po prostu to są też również płatne, w pełni płatne dni i szkoda by było, żeby przepadły. Okej, czyli mamy te 3 rzeczy, o których powiedziałaś. Ten urlop ojcowski 2 tygodnie, urlop okolicznościowy i powiedziałaś teraz jeszcze o 2 dniach opieki na dziecko. I powiedziałam już na samym początku o opiece na żonę. A, jeszcze opiece na żonę, okej. Okay. No to jak to wszystko razem zliczycie, to jest ponad miesiąc wolnego. Także można, myślę, że śmiało tutaj skorzystać, chociaż częściowo tuż po porodzie, bo wiadomo, że ten okres jest gorący po porodzie, nie? I też tak samo przy tej opiece na żonę, jeżeli byście chcieli skorzystać, to tak samo osoby na działalności mogą to wykorzystać, to uprawnienie, tylko również tutaj jest warunek, że muszą podlegać pod ubezpieczenie chorobowe. Okej. Okay. Powiedziałaś o tych 2 dniach na dziecko i mnie od razu się przypomina wczorajszy dzień. Wczoraj byłam na, organizowałam takie spotkanie o powrocie mamy do pracy po urlopie macierzyńskim i tak sobie rozmawialiśmy o różnych rzeczach, no i pojawił się taki temat właśnie zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, czyli tej sytuacji, w której już się skończył macierzyński, my wracamy do pracy, na przykład dziecko zaczyna chodzić do żłobka albo później do przedszkola, no i się zaczynają choroby. Ja mam pierwszy rok, to wiadomo, każdy gdzieś tam z tyłu głowy marzy dziecko, więcej albo mniej, ale jednak chorować będzie. No i teraz się pojawia pytanie, ile i kto z takiego zwolnienia, jeśli dobrze to nazywam, na opiekę nad dzieckiem może skorzystać? No tak, faktycznie mamy takie uprawnienie i to też, jeżeli podlegamy pod ubezpieczenie chorobowe, więc uwaga, nie tylko pracownik etatowy może z tego skorzystać, tylko tak samo osoba na działalności i osoba na zleceniu, jeżeli opłaca składki chorobowe, bo to bardzo często zapominamy o tym. Można skorzystać ze zwolnienia na chore dziecko. To jest zwolnienie lekarskie. Takie zwolnienie może wystawić lekarz, który opiekuje się dzieckiem i który uzna, że to dziecko no, musi zostać w domu pod opieką, tak? Na przykład nie może iść do przedszkola. I tutaj wiadomo, lekarz pediatra albo specjalista, który zajmuje się dzieckiem. Generalnie rzecz biorąc, lekarz nie powinien wystawiać zwolnienia zaocznie, czyli to powinno się odbyć standardowo, tak jakby na tej wizycie, na której jesteśmy z dzieckiem u lekarza, tak?
Jeżeli lekarz wystawia zwolnienia na opiekę zaocznie, no to szczerze mówiąc dużo ryzykuje, więc jakby nie miejmy pretensji do lekarzy, że nie chcą tego robić. Bo tutaj czasami się pojawiają takie głosy nieprzychylne. No i słuchajcie, no i zwolnienie na opiekę nad dziecko polega na tym, że po prostu macie zwolnienie, żeby zająć się dzieckiem. Ono za ten czas tego zwolnienia przysługuje zasiłek opiekuńczy i to jest taki zasiłek, który ma takiej samej wysokości jak zasiłek chorobowy. 80% waszego wynagrodzenia, tak w uproszczeniu licząc. I z niego można skorzystać przez 60 dni w roku. I tutaj też to się może wydawać dużo i mało, bo to jest 60 dni na dziecko, czyli na jedno dziecko można wykorzystać 60, na każde dziecko można wykorzystać 60 dni, ale też jakby ten limit jest podwójny. Też ja mogę wykorzystać 60 dni w roku, czyli jeżeli mam więcej dzieci albo więcej osób w domu korzysta z zasiłków opiekuńczych, to, musimy sobie popatrzeć, żeby nie przekroczyć tego limitu w żaden sposób, tak? Czyli ja nie mogę wziąć, nie wiem, 60 dni na mojego syna i 60 dni na moją córkę, tylko mam jedno 60 dni w roku, z którego mogę skorzystać. Okej, okay. Czyli to jest tak, że tata ma 60 dni na przykład w sumie na oboje dzieci i mama ma 60 dni na oboje dzieci, czyli w sumie mamy 120 dni jakby na wszystkich chorujących ewentualnie. Pod warunkiem, że masz dwoje dzieci, tak? Jeżeli masz jedno dziecko, to macie 60 dni w roku. W sumie, razem. Tak, do podziału. Okej, okay, do podziału. Okej, okay. No to szału nie ma. Szału nie ma, to znaczy trochę zależy pewnie kto, jakie ma, jak bardzo chorujące ma dziecko, ale... No, pewnie jest tak, że bywają takie sytuacje, w których to 60 to jednak mało. No, nie? Z drugiej strony też ja jestem zwolenniczką takiego zdroworozsądkowego podejścia i jakby środkowania tych naszych oczekiwań względem po prostu też rzeczywistości, no bo z drugiej strony trzeba spojrzeć na to też od strony trochę pracodawcy. No, ciężko oczekiwać, że pracodawca będzie non-stop organizował zastępstwo za jakiegoś pracownika tylko dlatego, że jego dziecko choruje i on nie jest w stanie się systemowo zorganizować. No bo z punktu widzenia pracodawcy to jest bardzo uciążliwe, tak? Pracownik, który non-stop jest na zwolnieniu. 60 dni w skali roku pracujących to tak naprawdę i tak jest bardzo długo. No bo do tego dodasz jeszcze urlop wypoczynkowy i no nie wiem, zwolnienie chorobowe i okazuje się, że pracownika nie ma przez połowę roku, nie? No także trzeba troszeczkę tutaj to pośrodkować. A to jest pewnie też jeden z powodów, dla których no, sporo mam się jednak decyduje na urlopy wychowawcze. Nie wiem, jakie są dane, bo nie mam takich statystyk, nie wiem, czy ty jakieś statystyki znasz, ale trochę tych urlopów wychowawczych też nadal w Polsce jest, nie? Mimo tego, że urlop macierzyński czy ten rodzicielski trwa no, prawie tam rok czy rok. Nie ma statystyk dotyczących wykorzystania urlopu wychowawczego. Nawet na potrzeby mojego e-booka szukałam takich statystyk i przekopałam całą bazę danych GUS-u. Ogólnie statystyki dotyczące pracy kobiet są bardzo słabe. Natomiast one odpowiadają temu, co nam się wydaje, te, które są dostępne. I wygląda to mniej więcej tak, że kobiety, które mają troje i więcej dzieci, bardzo drastycznie spada ich odsetek kobiet, które pracują, mając troje i więcej dzieci. Natomiast w przypadku jednego i dwojga dzieci to raczej pracują w no, bardzo wysokim odsetku, tak, w okolicach 70%. Także większość kobiet jednak decyduje się chyba na powrót do pracy. Pewnie też z przyczyn ekonomicznych, ale mam nadzieję, że nie tylko, bo ja naprawdę głęboko wierzę w to, że kobiety powinny pracować zawodowo też dla własnego jakby samorozwoju. A czy ojcowie mogą pójść na urlop wychowawczy? Mogą, oczywiście, że mogą. I to jest też kolejna rzecz, z której mało kto sobie zdaje sprawę. Mało tego, rodzice mogą nawet korzystać z urlopu wychowawczego równocześnie, więc jakbyście mieli na przykład pomysł na jakąś podróż życia z trzylatkiem, to czemu nie? Można. A jest jakiś taki deadline, do kiedy można z urlopu wychowawczego skorzystać? W sensie, że dziecko nie może być starsze niż ileś tam? Tak, do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Aha, okej. Okay. Czyli taka zerówka w cudzysłowie trochę, nie? Że jakby zaczyna się ten obowiązek szkolny, czyli przygotowanie do szkoły, no to teraz mniej więcej 6-latki mają zerówkę. No tak, ale wiesz, jakby tutaj po prostu mało, my o tym tak naprawdę w tych kategoriach nie myślimy, bo my wszyscy się zastanawiamy, co zrobić z tym dzieckiem przez te pierwsze 3 lata, tak, bo to są takie tak naprawdę najgorsze. No ja mam dwoje dzieci, które nie mają jeszcze
nie podlegają jeszcze pod obowiązek przedszkolny, no i to jest bardzo duży problem po prostu. I tutaj jakby skupiamy się na tych uprawnieniach, które w tym okresie można wykorzystać, bo no, na dobrą sprawę, ja nawet sobie może nie zdawałam z niektórych rzeczy sprawy, bo też nie pracuję na etacie, tak jak to jest, jak pewnie się domyślacie. Natomiast nie zdawałam sobie sprawy z tego, że na przykład kobiety wykorzystują urlop wychowawczy, żeby doczekać do września, w którym dziecko pójdzie do przedszkola. Bo to jest taka, mi na przykład by nie, to nie przyszło to do głowy, tak? Ale dowiedziałam się niedawno, że taka jest praktyka, że wiele kobiet tak robi. I to jest jak najbardziej w porządku. Ten urlop wychowawczy można wykorzystać też przez 2 czy 3 miesiące. Nie trzeba koniecznie też się decydować na 3-letni urlop wychowawczy. Mhm. A powiedz, jak to jest z urlopem wychowawczym? Czy to jest tak, że można po na przykład po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy, a na przykład za rok albo za pół, albo za półtora się zdecydować na to, żeby jednak pójść na urlop wychowawczy? Czy trzeba to robić tak, że to jest ciągiem, jakby wiesz? No właśnie, nie trzeba. No, to jest bardzo dobre pytanie, bo właśnie my żyjemy w takim przeświadczeniu, że trzeba, tak? Że trzeba wszystko ciągiem i taka jest najczęstsza praktyka, ale to nie jest obowiązek. Urlop wychowawczy właśnie, tak jak powiedziałam, można wykorzystać do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat. O właśnie, jedno z moich dzieci się obudziło, także jeżeli słyszycie płacz w tle, to jest właśnie to, przepraszam. Czyli do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat. I czas trwania urlopu wychowawczego to jest 35 miesięcy, więc dla jednego rodzica. Więc jeżeli na przykład chcemy wrócić, nie wiem, na przykład skorzystać z urlopu wychowawczego przez 3 miesiące, a potem wrócić do pracy, ale po roku stwierdzimy, że jednak dziecko, nie wiem, tak często choruje, że to nie ma sensu i chciałybyśmy jednak zostać z nim w domu, to jest taka możliwość. Urlop wychowawczy można podzielić maksymalnie na 5 części. Okej. Mhm. A czy tymi 5 częściami możemy się wymieniać? Czy na 5 części mama i na 5 części tata też? Nie, no macie łącznie 5 części, o tak powiem, okay. Czyli możecie się podzielić jak chcecie. Też urlop rodzicielski, o którym wcześniej rozmawiałyśmy, też można podzielić na części. I tutaj to pewnie jest rzadziej spotykane, no bo ten pierwszy rok życia dziecka tak naprawdę jest pewnie najtrudniejszy dla niego i dla rodziców i wszyscy korzystają z tego okresu ciągiem. Ale na dobrą sprawę nie ma takiego obowiązku i też można by było ten urlop troszeczkę sobie jeszcze przedłużyć, tak? Podzielić na przykład. Okej. Okay. A jak jest zezwolenie na dziecko zdrowe? Czy w ogóle coś takiego jak opieka, wiesz, w domu z dzieckiem zdrowym funkcjonuje? Znaczy nie myślę o tym zwolnieniu, o którym mówiłaś, tylko jeszcze o jakichś innych sytuacjach, nie wiem, jakichś losowych, nie wiem, musimy na jakieś badania jechać, coś tam, cokolwiek. Czy musimy wtedy korzystać z urlopu, czy coś takiego dodatkowego jeszcze dla nas jest? No to na te losowe sytuacje to mamy te 2 dni opieki, o których wcześniej rozmawiałyśmy, czyli to jest pierwsza rzecz, ale jeżeli jest to jakaś dramatyczna losowa sytuacja, to znaczy zamknięto przedszkole na przykład nagle, bo jest awaria, albo ta osoba, która się stale dzieckiem zajmuje, wylądowała w szpitalu, no to wtedy jest takie, to jest w ogóle bardzo, myślę, rzadko wykorzystywane uprawnienie, można właśnie skorzystać z zasiłku na zdrowe dziecko. Mhm. I też przysługuje tak jakby, to nie jest zwolnienie, no bo to nie jest zwolnienie lekarskie, ale przysługuje zasiłek opiekuńczy na opiekę nad zdrowym dzieckiem, właśnie w takich losowych sytuacjach, tych dwóch de facto, czyli kiedy mama wylądowała w szpitalu najczęściej, albo zamknięto przedszkole, żłobek, klubik dziecięcy, albo szkołę i do ukończenia przez dziecko 8 lat, czyli nawet jak już jest w szkole, można wykorzystać właśnie taki zasiłek opiekuńczy na opiekę nad tym dzieckiem zdrowym. I teraz, żeby z tego skorzystać, po prostu trzeba wypełnić specjalny formularz. Jeżeli pracujecie gdzieś na etacie, no to na pewno kadry wam dadzą formularz, który trzeba wypełnić. Jeżeli mama jest w szpitalu, to takie zaświadczenie lekarskie się na tą okoliczność przedstawia, ale tak, jakby jak najbardziej jest to możliwe. Tylko po prostu w takich bardzo szczególnych sytuacjach. Mhm. Jest jakaś określona liczba takich sytuacji rocznie, co można je wykorzystać? Czy no nie, sytuacja to jest otwarte. Sytuacji nie. I teraz w ogóle zapomniałam tylko powiedzieć wam właściwie o tym wszystkim, że jest też limit tych dni, które można wykorzystać, czyli znowu to jest 60 dni, tylko teraz jakby
jedna rzecz, którą może warto pamiętać, ten limit jest jeden, to jest 1,60 dni na głowę. Jeżeli wy skorzystałaś z, nie wiem, opieki nad mężem albo opieki nad dzieckiem chorym, teraz zamknięto przedszkole, to jest, nadal jesteś w tym samym limicie, czyli niestety to nie jest tak, że za każdym razem dostajemy nowy limit. Mhm. Że to jest dodatkowo, tylko to jest cały czas w tym pakiecie. Cały czas w tym jednym, limicie. I teraz jeszcze może, to tak bardzo szybko przeszliśmy przez zwolnienie na opiekę, takie nad dzieckiem chorym. Słuchajcie, jest rzecz, którą ZUS bada w przypadku, kiedy złożycie ten wniosek na opiekę, to jest taka, czy to dziecko nie mogło przypadkiem zostać z kimś innym w domu. To jest... Jest po prostu tak, że jeżeli dziecko mogło zostać z kimś innym w domu, czyli jest jakiś inny domownik, który na przykład nie pracuje, no to wtedy nie należy się zasiłek opiekuńczy. To dotyczy wszystkich dzieci powyżej 2 lat, czyli przedszkolaków tak naprawdę, które najwięcej chorują. Ale tutaj po prostu trzeba bardzo uważać przy wypełnianiu tych oświadczeń do ZUS-u, żeby no po prostu też nie podać za domownika kogoś, kto naprawdę nie jest... nie sprawuję tej opieki i tutaj mogę wam podać przykład po prostu z własnego doświadczenia. Mój mąż, składając wniosek za opiekę nad dzieckiem chorym naszym, napisał, że jego żona jest na urlopie macierzyńskim. No tylko to jest nieprawda, bo ja przecież prowadzę działalność gospodarczą i nie siedzę w domu, nie opiekuję się dziećmi. No i po prostu ZUS nam nie wypłacił zasiłku opiekuńczego, mimo że no wiecie, ja wiem, tak, ja wiem, ale mój mąż nie wiedział, chciał sam, chciał dobrze, wypełnił, no i nie dostaliśmy zasiłku. Okay. Także trzeba uważać po prostu, najlepiej się poradzić w kadrach. Okej, okay. Czyli trochę to jest tak, jak mówisz, że jeśli jest ktoś, typu na przykład, nie wiem, mieszkam z nami na stałe babcia, to de facto w rozumieniu przepisów ta babcia może się zaopiekować takim dzieckiem, które ma więcej niż 2 lata i nam, jako mamie albo ojcu, nie należy się z tego tytułu zasiłek. No tak, no bo teoretycznie możesz iść do pracy, nie? Okej. No, pewnie tak. Teoretycznie. A rozumiem, że jakby ten limit 2 lat dotyczy tego, że te malutkie dzieci to jednak... Jakby mają czasami babcię, tak. Dzieci, jednak mamunia to mamunia, albo tam coś dokładnie. Chyba takie jest założenie, chociaż szczerze mówiąc nie widzę dużej różnicy między 2-latkiem a 2,5-latkiem akurat na pod przykład. Tym względem. No, pewnie tak. Pewnie tak. No, zwłaszcza chorym, nie? No właśnie. No, to niezbadane są wyroki pomysłu ustawodawcy trochę w tym temacie. Słuchaj, tutaj pojawiło się jeszcze takie pytanie a propos opieki na żonę, jakbym tu wyświetliła, bo wydaje mi się, że o tym trochę powiedziałaś, ale gdybyś jeszcze się odniosła. Czy opieka na żonę, tak w dużym skrócie, to po porodzie czy przed też można? Bo tak sobie myślę, że w zaawansowanej ciąży, no to czasami tej opieki takiej nie potrzebujemy. No to jest taki skrót myślowy, no bo to jest takie uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia czy tam z zasiłku opiekuńczego na opiekę nad chorym członkiem rodziny. My dopóki nie mamy dzieci, to w ogóle się nie zastanawiamy, że możemy skorzystać z takiego uprawnienia, prawda? Ale tak na dobrą sprawę to w ciąży i czy nie w ciąży, jeżeli jest potrzeba opieki nad kimś, bo na przykład był w szpitalu, ma nie wiem, jakąś operację, wrócił do domu i jest niesamodzielny i ktoś musi się nim zaopiekować, to przez 2 tygodnie można skorzystać z tego uprawnienia, tak, z tego zasiłku opiekuńczego. Tylko no znowu jakby limit jest taki, jaki jest, 2 tygodnie, dużo ani mało, prawda? Jeżeli ktoś miał poważną operację, to wiadomo, że 2 tygodnie też nie wystarczą. Okej, okay, ale jakby nie ma takiej przeszkody, bo nie jest to związane stricte z porodem? Nie, to nie jest z porodem, nie. Tylko po prostu z opieką nad chorym członkiem rodziny. I też jakby tutaj lekarze różnie do tego podchodzą, więc to nie musi być koniecznie tak, że lekarz będzie bardzo chciał wam wystawić to zwolnienie w szpitalu, bo może uznać, że nie wiem, poród był łagodny, pani generalnie chodzi i to opieka niepotrzebna. No ale pamiętajcie, że takie zwolnienie może na przykład wystawić też lekarz ginekolog prowadzący ciążę, może on będzie bardziej życzliwy na przykład w tym zakresie. Okej. Okay. Pojawiło się też pytanie, jak to jest z takimi sytuacjami, kiedy kobieta ma jakiś taki wolny zawód, jest freelancerką, nie ma własnej firmy, no i jest jakby ubezpieczona przy okazji tego, że mąż jest na etacie. Czy to cokolwiek zmienia w tych rzeczach, o których ty mówiłaś?
No to dobra, jeżeli ty jesteś ubezpieczona, nie, ubezpieczona przy mężu, to oznacza, że ty tak naprawdę masz ubezpieczenie zdrowotne, czyli możesz korzystać z opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. To ja może tylko tak przypomnę, że kobiety w ciąży i 6 tygodni po porodzie i tak mogą korzystać z opieki w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatnie. I tutaj A to jest bardzo ważne, że nie jest potrzebne do tego. Tak? Zrobię taką gwiazdkę, tak? Bo to jakby nie wszyscy o tym wiedzą, że bez względu na to, czy jest się ubezpieczonym, czy nieubezpieczonym, czy jest zatrudnionym, czy bezrobotnym, czy cokolwiek, to każda kobieta w Polsce w ciąży, legalnie w ciąży w Polsce przebywająca, tak może liczyć na normalnie na opiekę. Czyli to jest ważne, bo czasami się zdarza jakaś taka sytuacja z różnych powodów, że jest mama samodzielna, tak, jakby w ciąży, bez partnera, nie ma zatrudnienia i się obawia, że ona nie, nie wiem, będzie musiała płacić za poród. Nie, w Polsce kobiety nie płacą za poród, tak, okej, powtórzmy to. W Polsce kobiety nie płacą za poród i też tutaj może od razu powiedzmy też, że dzieci też nie płacą za opiekę zdrowotną w Polsce. Tak samo jak kobiety w ciąży, tak dzieci do 18 roku życia nie płacą za opiekę zdrowotną, więc też nie ma się co obawiać, że za pobyt dziecka w szpitalu na przykład ktoś nam rachunek wystawi, tak? No dobra, to wróćmy do tego pytania, które było, czyli czy to coś zmienia. Więc jeżeli jesteś ubezpieczona przy mężu, czyli masz ubezpieczenie zdrowotne, bo mąż cię zgłosił do ubezpieczenia, to dla ciebie to zmienia tyle, że tobie nie przysługują żadne zasiłki, no bo po prostu no nie podlegasz pod ubezpieczenie chorobowe. Natomiast dla twojego męża to nie zmienia nic. Czyli jeżeli on będzie chciał skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego albo jakieś dni opieki, to nie zmienia nic. W tym konkretnym wypadku to może warto nawet właśnie by się było zastanowić, czy tata nie powinien się zainteresować urlopem tacierzyńskim, no bo skoro mama nie dostanie żadnego zasiłku, to dlaczego tata miałby nie skorzystać z niego, prawda? Okej. Okay. To jest pewnie kwestia już takich indywidualnych przeliczeń różnych rzeczy, nie? Takich, znaczy przeliczeń też, może jakby ja też robię takie, bo my trochę się śmiejemy, że to już jest praktycznie optymalizacja zasiłków, jak, prawie jak podatków, no bo to jest wszystko takie skomplikowane, ale bo tutaj jakby jedna rzecz, którą może warto by było powiedzieć, na trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, korzystania z zasiłku macierzyńskiego można normalnie pracować, więc jeżeli mama ma jakiś minimalny zasiłek albo nie ma żadnych dochodów, albo no nie wiem, właśnie tata na przykład korzysta z zasiłku, to nie ma przeszkód, żeby po prostu podjąć jakieś zatrudnienie, czy to na stałe, czy dorywczo, czy nawet tak działalność gospodarczą założyć. Można, wiele kobiet się na to decyduje i to jest zupełnie legalne. A jak jest z urlopem wychowawczym i pracą zawodową? Bo też gdzieś tam pojawiają się różne sprzeczne opinie, jak ja sobie obserwuję różne fora, że jak mama się zdecyduje pójść na urlop wychowawczy, to ona absolutnie nie może podejmować żadnej działalności zarobkowej, jakieś takie różne, jakby schodzę z tematu ojców, czy to jest prawda, czy to jest prawda, czy to jak zwykle to zależy, jak to prawnicy i psychologowie. No nie, to nie zależy. Moim zdaniem na urlopie wychowawczym co do zasady nie można pracować. Ja uważam, że przepis w tym zakresie jest bardzo mglisty. I tak podchodząc do tego bardzo pragmatycznie, to bym powiedziała, że można pracować sobie dorywczo, gdzieś dorabiać, bo urlop wychowawczy jest po to, żeby osobiście opiekować się dzieckiem. Więc jeżeli ty jesteś w trakcie urlopu wychowawczego i jednocześnie, nie wiem, pracujesz gdzieś na cały etat, no to po prostu jest nie w porządku wobec tego pracodawcy, który ci tego urlopu udzielił tak naprawdę, nie? Też nie widzę jakiejś wielkiej korzyści osobiście z tego pracowania podczas urlopu wychowawczego, no bo sam fakt pobycia na urlopie wychowawczym zupełnie do niczego nie uprawnia, tak jakby, wiecie, no nie ma z tego tytułu żadnego zasiłku, poza tam jakimś świadczeniem rodzinnym dla osób o niskich dochodach, ale jeżeli ktoś pracuje, to pewnie nie będzie spełniał tych kryteriów dochodowych, więc ja trochę tego nie rozumiem. Uważam, że jeżeli ktoś jest na urlopie wychowawczym, no to po prostu jest się po to, żeby się opiekować dzieckiem, tak? Więc jak najbardziej fajnie, jeżeli chcesz sobie dorobić wieczorem, czy tam w weekend, czy robisz coś, nie wiem, online, opiekując się dzieckiem, no ale taka praca na cały etat to jest moim zdaniem przesada. I też nikt wam nie powie, czy ta konkretna sytuacja to już jest okej, okay, czy już nie jest okej, okay, bo to po prostu nie wynika z żadnego przepisu, więc jeżeli gdzieś czytacie, że nie wiem, na przykład praca na pół etatu jest okej, okay, to jest czyjaś opinia, to nie jest tak, że tak to wynika z przepisów. Moja opinia jest taka, że to nie jest okej, okay, ale wiecie, to się trzeba zastanawiać nad tym, jakie jest ryzyko, a ryzyko jest duże, moim zdaniem, bo jeżeli pracodawca, który udziela urlopu wychowawczego, uzna, że ty wykorzystujesz ten urlop nie po to, po co ci został udzielony,
to cię zwyczajnie wezwie do powrotu do pracy. No i wtedy będziesz w takiej sytuacji, że po prostu jakby niech się nie stawiasz do tej pracy, to zostaniesz zwolniona dyscyplinarnie. Komu to jest potrzebne? Że tak powiem, to takie, no, jeżeli ktoś chce takie ryzyko podjąć, no to może, tak? Ale to nie jest, dla mnie to jest gra nie warta świeczki, tak się okay. mówi. A czy jest coś jeszcze, jeśli chodzi o te uprawnienia ojców w kontekście w ogóle dzieci i takich różnych ojcowsko-rodzicielskich rzeczy, o których jeszcze warto by powiedzieć, bo właśnie to są jakieś takie smaczki, o których mało kto wie? Wiesz co, ja bym po prostu chciała, żeby kobiety pamiętały, że praktycznie ze wszystkich tych uprawnień mogą zarówno one skorzystać, jak i ich partnerzy, czy tam ojcowie dziecka. Tak samo tata może pójść na urlop rodzicielski, tak samo tata może pójść na urlop wychowawczy i tak samo tata może skorzystać z tego obniżonego wymiaru czasu pracy, czyli tego powrotu na przykład na 7/8, czy tam na pół etatu. Też tata może z tego skorzystać. Nie jest powiedziane, że wszystko musi mama robić. My tak uważamy i bardzo często tak się dzieje, ale to nie wynika z przepisów. A te przepisy, które dotyczą na przykład pracy w godzinach nocnych albo wyjazdów służbowych, bo wiem, że w kontekście karmienia piersią to wiem, że mama na przykład, która wraca do pracy, chyba do 4 roku życia jej dziecka może odmówić pracy w godzinach nocnych czy wyjazdów służbowych, coś takiego. Czy to też dotyczy ojców? No, też jakby, no wiadomo, tata nie ma przerwy na karmienie piersią, no bo to by była pewna paranoja. Niestety, ale szkoda. Ale poza tym jednym uprawnieniem, to wszystkich innych może skorzystać też tata, więc jeżeli, to często się kobiety mnie pytają bardzo, czy jeżeli mamy małe dziecko w domu, to czy pracodawca może wysłać mojego męża w delegację na przykład, albo na jakiś wyjazd taki służbowy. No to jest odpowiedź brzmi tak samo jak ciebie, tak samo twojego męża nie może wysłać do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Natomiast jeśli chodzi o te prace w godzinach nocnych i no to są tam bardzo dużo takich szczegółowych regulacji, ale one też obowiązują oboje rodziców. Oboje rodziców. Okej, czyli trochę też tak jest, że oczywiście to pewnie tak jest, że często ojcowie się po prostu zgadzają, znowu ze względów różnych, finansowo, zawodowo, rozwojowych, ale generalnie mają takie same uprawnienia, co mamy. Tylko no tak, no wiadomo, nie mówimy o tych uprawnieniach, które są związane z karmieniem piersią, tak? No bo na przykład są prace zakazane, związane z dla kobiet, które karmią piersią, no i no wiadomo, to jest jakby oczywiste, że to nie dotyczy ojców. Natomiast pozostałe kwestie tak. Znaczy, wiecie, ja nie jestem jakąś taką super ultra, tutaj nie chciałabym was namawiać do korzystania z jakichś uprawnień, jakby oczekiwania i żądania i stawiania się na takiej pozycji, że ja oczekuję, bo mi się należy, bo to na dłuższą metę do nikąd nie prowadzi. Ale może warto po prostu znać swoje prawa, żeby też wiedzieć, jak z tym pracodawcą rozmawiać, tak? Też po prostu na przykład powiedzieć, ok, ja się na to zgadzam, ale ja wiem, że mam takie uprawnienie, żeby się na to nie godzić, więc po prostu wykorzystam to, że się na to zgadzam, żeby na przykład uzyskać jakiś, nie wiem, no, bonus albo wykorzystać to w rozmowie o podwyżkę, tak, że się na to zgadzałem, mimo że nie musiałem się na to zgadzać, tak? O to mi bardziej chodzi, żeby po prostu, żebyście wiedzieli, że tak można, że tak, takie macie prawo, a nie żeby się ustawiać w pozycji, bo mi się należy, bo z pozycji mi się należy, to się ustawiamy w pierwszej linii do zwolnienia, tak na dobrą sprawę, nie? No to nie o to chodzi. Okej. No to podsumowując, sporo tych różnych uprawnień jest, bo i urlopy, i mówiłaś o zwolnieniach, i o opiece. Tu się jeszcze pojawiło, słuchaj, pytanie o dyżury, to pewnie byś potrzebowała więcej informacji, ale ja je wyświetlę, byś mogła się do tego odnieść, jeśli w ogóle. No, zależy nie od tej pracy. Powiem tak, na takie pytanie jest ciężko odpowiadać, bo jest dużo zmiennych, które o tym decydują i nie chciałabym na forum tego rozstrzygać, bo to też nie chodzi o to, żebym kogoś wprowadziła w błąd, nie? Jasne. Jak ktoś potrzebuje indywidualnej porady, to mogę go na konsultację zaprosić. Tak, ja lubię rozmawiać z prawnikami, bo prawnicy, tak jak psychologowie, na studiach się uczą dużo, 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 a potem wychodzą z tym, że jak dostają jakieś pytanie, to odpowiadają, to zależy. Ja tak lubimy odpowiadać, bo to jest zresztą zgodne z prawdą, zwykle jest ta odpowiedź. No wiesz, to zależy. Wszystko zależy od sytuacji, od tego, jaki masz margines ryzyka, który chcesz podjąć, jaki masz zasoby, że tak powiem, czasowe i
na ile też godzisz się z na tym, że na przykład jakaś sprawa może się zakończyć w sądzie, tak, jeżeli postawisz na swoim. Więc ja nie lubię udzielać takich bardzo ogólnych porad, nie znając szczegółów, bo, no bo to może wprowadzić Nie, no bardzo jasne, w błąd, jasne. nie? Możemy mówić o ogólnych mechanizmach, ale jak przychodzi do jakiejś konkretnej jednostkowej sytuacji, no to wtedy faktycznie ja muszę zbierać wywiad, ty pewnie oglądasz dokumenty i dopiero wtedy można konkretnie o sobie rozmawiać. Słuchaj, jeszcze jest takie pytanie z takim podsumowaniem, czy za zgodą jakby osoby pracodawca może wysłać w delegacji lub podróż służbową, jeśli dziecko ma 4 lata? Zrozumiałam, że tak. No, szczerze mówiąc, za zgodą, no może, no tylko tak, za zgodą może. Tak, koniec, kropka. Tak. Czyli człowiek ma ochotę. Nie, no bo ja sobie myślę, że wiesz, czasami są takie podróże służbowe, że człowiek by pojechał. Zwłaszcza, no tak, to jest uprawnienie. To jest uprawnienie. To jest dobrze. Faktycznie jakby tutaj na tym tle to jest taki problem, bo na przykład kobiet w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nocnych. Nie można, po prostu, koniec. I tutaj pracownica może zgoda się zgadzać. Zgoda się nie liczy. W nie. sensie zgoda się nie liczy, nie ma znaczenia, czy ma się zgoda, czy nie. No okay, te mechanizmy, które jakby chronią, to są ochronne mechanizmy, tak? Czyli jakby ochronią przed wymuszeniem ze strony pracodawcy. Jasne. Okej, okay, no trochę tych rzeczy my mamy. No, mam nadzieję, że trochę przynajmniej waszych wątpliwości rozwiałyśmy. Znaczy, Aleksandra rozwiała, nie? W moich terenach. Ja wiem, że to jest taki miszmasz i w ogóle bardzo dużo wątków poruszyłyśmy dzisiaj, ale mam nadzieję, że chociaż jakieś takie lampki się zapaliły w głowach po prostu i gdzieś tam zainspirują was do szukania więcej informacji. Tak, i do takiego właśnie takiego otworzenia głowy, że to nie tylko wszystko musi być na barkach mamy, że to nie tylko mama musi organizować opiekę nad dzieckiem chorym, nie tylko mama może korzystać z tych 2 dni na to, żeby na przykład gdzieś z dzieckiem pojechać albo coś tam załatwić, że tata też tak naprawdę poza tymi uprawnieniami związanymi z samym karmieniem piersią i tym początkiem tego urlopu macierzyńskiego, o których mówisz, to tak naprawdę jest równorzędnym rodzicem, no jak to w rodzicielstwie generalnie i według prawa okazuje się, że w dużym stopniu też. Więc warto korzystać. Ja lubię mówić, że mój mąż mi nie pomaga przy dzieciach, bo to po prostu są też jego dzieci. Oczywiście, tak. To jest bardzo dobre sformułowanie, że to po prostu jego dzieci, więc on z nimi różne rzeczy robi, a nie, że tam pomaga. Że mi pomaga, nie? Także te wszystkie kwestie, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to są u mnie na blogu opisane w szczegółach, więc jeżeli ktoś będzie szukał więcej informacji, to zapraszam. Tak, to zapraszamy, słuchajcie, do Aleksandry adwokatkobiet.pl adwokatkobiet.pl i też do kontaktu z Aleksandrą, gdybyście miały jakieś pytania, wątpliwości, chciały uzyskać taką indywidualną po prostu poradę prawną, konsultację, bo wiem, że Ola, masz swoją kancelarię w Warszawie, ale też konsultujesz online. Tak, jak najbardziej, konsultuję też online i można się do mnie zapisać też online, więc nawet nie trzeba dzwonić. Super. No, mamy pierwszy wiek. Gdy powiedziałaś o tym, że tam wszystko online w ogóle, że ojcowie jeszcze nie karmią, to ja sobie myślę, że nie wiadomo, jak ewolucja pójdzie i tam jakieś nasze, wiecie, tam wnuczko, wnuczki, wnuczko, wnuczki, wnuczki, może już będą się dzielili karmieniem piersią, bo się okaże, że mężczyźni wyewoluowali w taki sposób, że też będą karmili na przykład. No, może zostawmy sobie coś. Nie, to nie dojdzie. No tak. Nie, to jest coś. No, nie wybiegajmy tak drastycznie w przyszłość. Dobra. Fajne. Olu, dzięki bardzo za dzisiaj, dzięki za obecność. Jeśli dopiero teraz gdzieś tam dołączyłyście, albo w połowie wam też dzieci płakały, to nagranie będzie cały czas dostępne, będzie też przerzucone na YouTube. Jeśli chcecie posłuchać zaległych, poprzednich rozmów z ekspertami, to też zapraszam na YouTube'a. Tam sporo różnych wywiadów i rozmów znajdziecie. Dzięki, Olu, raz jeszcze. adwokatkobiet.pl. Zapraszamy serdecznie do odwiedzania Oli i śledzenia w mediach społecznościowych. Tak jest. No, a propos mediów społecznościowych, to ja też zapraszam, żeby wejść na galatwórców.pl i na mnie zagłosować, bo ja startuję tam w kategorii parenting. I ja już zagłosowałam na Magdę. To was też zapraszam. galatwórców.pl, kategoria parenting i tam moja twarz jest. Wiecie, wyfotoshopowana, ale poznacie, mam nadzieję. Wymagające.pl, można kliknąć, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dzięki raz jeszcze, Ola. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie, dobrej nocy. Dobrej nocy, pa.